coś mi gaśnie na wolnych. Nie wiem dlaczego. O, teraz mi fajnie wyszło. Kurde, niedobrze. Siema Piotr, co to może być, że nalałem innego paliwa, nie? I na wolnych mi gaśnie, w ogóle nie pali. Gaśnie ci na wolnych? No. Kurwa. A co za paliwko nalałeś? No 9,5, ale to lepsze, nie? Ale to aż niemożliwe, kurwa. No nie wiem, no było dobrze, nalałem paliwa. Chyba, że no, rezerwę miałem i może coś się zabrudziło, no nie wiem, no nie mogę w ogóle, odpuszczę manetkę i gaśnie. O kurwa. Teraz. Ty bardziej wiesz, tam jest jeszcze wtrysk, nie? Bo jakbyś tam miał gaźnik czy coś, nie? Ale no. Tam jest kurde wtrysk. No. I nie trzyma wolnych, poczekaj jak on ma to wolne. Może no. Bardziej coś może jakby się z tym wtryskiem kurde stało. Ale to kurde mówię. Na pewno zalałeś mu paliwko. Co? Nie, mówię na pewno paliwko. No. No a co innego? A tak normalnie, no wiesz, już słyszałem o takich, co potrafili diesla zalać, nie? Z rozpędu. No nie żartuj, mogłem diesla nalać? Nie, no chyba nie, no właśnie dlatego, ale mówię, pytam, bo wiesz, czasami z rozpędu ktoś coś, wiesz, może... Kurwa, aż wiesz co, no sprawdzę, no. Zobacz paragon. No nie mam, bo nie wziąłem. Ale otworzę korek. Nie no, bez jaj, kurde, no nie no. No bym... To jest aż niemożliwe, kurde, jeśli tym bardziej lepsze jakieś paliwko zalałeś, no to, to już w ogóle. Nie no, paliwo. A jak jest gaz, czy to normalnie jedzie? Tak. Kurwa. Już, a ile przyjechałeś na tym? No chwilę, 2 kilometry. 2 kilometry, a daleko jesteś? No nie no, w Komaszycach. W Komaszycach? No. Kurwa, to ci powiem, że teraz to jest zagadka. No. Teraz to jest kurwa zagadka, czy... Bo wiesz, kwestia czy on gaśnie od tego paliwa, ale nie no, jak jechałeś dobrze, to nic innego się stanie, bo wiesz, może być czasami bywają takie akcje, na przykład iskrę gubić, czy coś. Ale jak zalałeś dobrego paliwka, to niemożliwe, żeby to, o, wiesz, żeby iskrę gubić. Tylko coś z tym paliwem może, kurwa, cholera jest. Cholera wie, no. Spróbuj jeszcze pojechać trochę nim. No patrz, spróbuję go odpalić przy tobie. No. A teraz w ogóle nie pali. A nie, bo muszę sprzęgło, poczekaj, sprzęgło muszę. Sprzęgiełko. Widzisz? I zdycha. No. O kurwa. No. Nie słyszałem dzisiaj, wiesz, żeby się załączała. Nie no, musiał, jak jeździłeś, to musiała się załączyć, bo bez pompy to bym nie chodził. Bo bym ciśnienia nie robiło. Nie słyszę tej pompy właśnie, wiesz? Bo już dzisiaj go kilka razy gasiłem, zapalałem i nie słyszałem jej. Nie no, to wiesz, jeżeli chodzi, to musi chodzić, bo wiesz, bo ona nie zawsze, też, ona jak ma, będzie miała ten, ona jak będzie miała, tam jest, musi być jakiś czujnik też ciśnienia, który, jak on widzi, że jest ciśnienie na listwie, sobie. No. A bez pompy to pewnie w ogóle by ciśnienie wytworzyła, nie? Aha. No, kurwa, ale to teraz zagadka. O, teraz chodzi. Dziwne, kurwa, co? Może coś go, kurwa, nie było? A może? No dobra, pojeżdżę trochę, co najwyżej dam ci znać. Pojeźdź i zobacz, co się będzie działo. No, dobra, okej. Okay. Bo wiesz, może czasami w tym
motoryst też się potrafi zawiesić czasami albo coś, nie? No. No, że potrafi nie otwierać albo coś. Czas, wiesz, ja ci powiem, wiesz, sobie jeszcze warto by było zrobić, jak powiesz, bo ten motor dużo długo stał, nie? No. Dać mu jakiś taki tam delikatny preparacik do czyszczenia układu paliwowego. Aha, dobra, okej. Okay. Tam kupujesz takie z Liquid Moly. Wiem. I wiesz, na 5 litrów chyba to dolewasz i trochę to wyjeść, żeby on cały układ przeczyścił, nie? No. Dobra, okej, okay, dobra, to pojeżdżę, zobaczę, dam ci znać. Dobra, nara. Cześć. No i taka sytuacja. Czyli materiał na kolejny odcinek. Nalał paliwa i motocykl wolnych nie trzymał. I to zrobił. Czy nalał złego paliwa? Czy za dobrego? Czy coś go... Kurde, nie wiadomo co. No i teraz jest okej. No i co? Dalej guma, nie?